Witam Państwa bardzo serdecznie, chociaż to jest finał dzisiejszych zawodów. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem z Państwem i z Wami, drodzy zawodnicy, uczestniczyć w dzisiejszym wielkim finale FIFA. Moi drodzy, w sporcie jest tak, że sport to taka dziedzina, że tylko pierwsi mogą zdobyć jakieś trofea. Natomiast myślę, że poprzez sport, poprzez piłkę nożną, poprzez rozwijanie swoich umiejętności sportowych, każdy rozwija przede wszystkim swoje zdolności. My rozwijaliśmy przede wszystkim zdolności, umiejętności informatyczne, rozwijaliśmy umiejętności związane oczywiście z techniką gry w piłkę nożną. Ja chciałbym dzisiaj w imieniu swoim, przede wszystkim jako gospodarza tego obiektu, podziękować wszystkim, a przede wszystkim organizatorom i firmie Mas Komputery oraz firmie Modecom, którzy przyczynili się do powstania dzisiejszych trzydniowych zawodów. Moi drodzy, myślę, że to jest początek przed mistrzostwami naszych mistrzostw tutaj wągrowców. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie spotkamy się ponownie i będziemy również uczestniczyli w rozgrywkach piłkarskich. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, pięknych, słonecznych dni na najbliższy okres, a organizatorom chciałbym podziękować za włożony trud i zaangażowanie. Wszystkiego najlepszego. Było bardzo ciężko, szczególnie w pierwszy dzień, kiedy było bardzo dużo przeciwników, ciężko było się przebić, ale udało się. W sobotę było już lżej. Mniej zawodników i lepsza organizacja. Ogólnie bardzo ciężko, wysoki poziom. Przygotować się nie przygotowywałem. Ostatnio FIFA nie grywałem. Miałem przerwę ze względu na maturę. Ale gratulować! Ale udało się i wygrałem.